Krok jedenasty. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Tak, powoli docieramy do finału tej pięknej podróży, jaką, w jaką nas zabrały. Zabrały 12 kroków anonimowych alkoholików. Piękna, głęboka podróż, bo najpiękniejsza podróż to ta, kiedy człowiek próbuje ze skutkiem pozytywnym pokonać samego siebie. Ten jedenasty krok mówi o przemianie duchowej. Jakby potwierdza się to, co mówiłem wcześniej. Że pierwsze, co tracimy w chorobie alkoholowej, to jest duchowość, ten najintymniejszy w człowieku świat, i ostatnie, co odzyskujemy, to jest właśnie duchowość. Ten świat pełnej harmonii, jakiejś kontemplacji, wewnętrznego porządku, ładu, który zdobywa się na modlitwie. Nie ukrywam, że Kościół katolicki ma piękne metody pogłębiania duchowości. Ojcowie życia duchowego w Kościele katolickim tak bardzo pięknie podprowadzają człowieka pod to życie duchowe. W naturalnym rytmie życia Kościoła, częsta Eucharystia, Msza Święta, częsta spowiedź. Dają możliwość pogłębiania duchowości, lektura Pisma Świętego, spotkanie z Bogiem właśnie w Jego żywym słowie, czyli żywej, jak wierzą katolicy, obecności pod postacią chleba i wina. Natomiast w szeroko rozumianej przemianie duchowej na pewno służy temu modlitwa, medytacja. W tym kroku jedenastym także następuje ugruntowanie pokory, która jest prawdą o Bogu, o sobie, o drugim człowieku, która jest także siłą, jeżeli jest dobrze przeżyta. Cnota pokory jest siłą człowieka trzeźwiejącego, powracającego do, do zdrowia. Ta jedenasta, jedenasty krok także pozwala umocnić, ugruntować wcześ, wcześniejszą także kapitulację. Jeszcze raz to powtórzę, że słowo kapitulacja wiąże się z czymś, rozumiane jest może z czymś negatywnym, że kapituluje ten, kto się poddaje, kto jest dezerterem, ale człowiek inaczej to rozumiemy w chorobie alkoholowej, której sami nie możemy pokonać, więc kapitulujemy tylko w tym wymiarze, że rozumiemy, że sami sobie nie poradzimy, że straciliśmy kontrolę nad piciem, a przez utratę kontroli nad piciem utraciliśmy także kontrolę nad własnym życiem. Dlatego ta jedenasta teza mówi nam i przypomina o tym, że dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Czyli człowiek dążył metodami, jakimi jest modlitwa i medytacja. Do jeszcze większej więzi z Bogiem. I o co go prosił? Prosił jedynie o poznanie jego woli. To piękne, kiedy człowiek dociera do, do, w swojej modlitwie do takiego etapu, że już nie szuka swojej woli, swoich racji, że czegoś nie chce przeforsować, ale że szuka woli Boga. I chce ją poznać, podjąć i zrealizować. Oraz pokornie, jeszcze raz podkreślam słowo pokornie, prosi o siłę do spełnienia tej woli, bo wie, że nie wystarczy mu tylko ją rozpoznać, ale potrzebne mu są siły do tego, aby ją wypełnić.